rola mediów jest ogromna, ale może być fantastyczna, może też być bardzo zła. Ja wierzę w to, że ta grupa zawodowa, czyli dziennikarze, mówiąc ogólnie media, mają niesłychanie ważną rolę, bo to państwo, dziennikarze, kształtują postawy ludzkie, postawy grup poszczególnych funkcjonujących w społeczeństwie. Tak więc zrozumienie przez dziennikarzy tego problemu, niezwykle trudnego problemu pacjenta ze stomią i jego powrotu, tego chorego po operacji, do pełnej aktywności życiowej w różnych jego aspektach jest absolutnie związane z postrzeganiem pacjenta przez inne osoby. Tak więc rolą, myślę, dziennikarzy, tych ról jest wiele, ale jedną z najważniejszych ról, jaką powinni i spełniają, to jest rola, żeby przybliżać społeczeństwu problematykę pacjenta ze stomią, wytłumaczyć, że życie pacjenta ze stomią nie musi być koszmarem i najczęściej nim nie jest. Życie pacjenta ze stomią może być